kochani Marcinie i Angeliko. Zgromadzeni jesteśmy na uroczystości weselnej. Wasi przyjaciele, ktoś bliski zamierza dzisiaj oddać swoje życie drugiej osobie i to oczywiście odbyło się w sposób szczególny, bo jest to oddanie się aż do śmierci, oddanie zupełne i oczywiście wymaga niezwykłej odwagi, hartu ducha, ale też wynika z jednej wielkiej rzeczy, jaką jest miłość. Miłość może się zaczyna stosunkowo niewinnie, bo zaczyna się jakimś zachwytem, może zaczyna się jakimś, powiedzmy sobie, spojrzeniem, które gdzieś tam kończy się zakiełkowaniem w myślach takiego przekonania, że jest to ktoś, komu bym był gotów poświęcić życie, aż do tej chwili, kiedy staje się to faktem tak ważnym właśnie, że stąd wyjdziecie już jako rodzina. Mógłbyś umieć języków dużo i miał wszystkie kosztowności świata, a jeśli nie będziesz miał miłości, czyli umiejętności nadawania sensu swojemu życiu, to będziesz niczym. Bo tak naprawdę trzeba się przyznać, że człowiek dopiero w pełni się rozwija, wiecie, gdy żyje dla kogoś. Ja Marcin. Ja Angelika. Biorę Ciebie, Angeliko, za żonę. Biorę Ciebie, Marcinie, za męża. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Ktoś, kto żyje Bogiem, cały czas ma ochotę dawać siebie. Ma cały czas ochotę służyć, ma cały czas ochotę dzielić się sobą, mówić, powiedzmy sobie. A ktoś, kto tego Pana Boga nie ma i trzeba, żeby go sobie zaprosił, czasem tak ciągle myśli o tym, że ciągle mu za mało, czegoś nie ma i tak dalej. Warto sobie się nauczyć żyć.